Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Dobra Pamięć. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie efektywną naukę o Arystotelesie, mianowicie jak można jeszcze fajnie powtarzać wiedzę z Pałacu Pamięci, żeby upewnić się, że dobrze go zbudowaliśmy. Bardzo prostą formą testowania i quizowania się. Otwarte lub zamknięte pytania, najlepiej raz na jakiś czas, żeby nie robić tylko tego jednorazowo pod sam koniec, to też, ale wcześniej również powtarzać. I na przykład możemy to zrobić na takiej prostej zasadzie. Na przykład pytanie zamknięte. O kim dziś się uczyłeś, tak? Więc odpowiadam Arystoteles. W którym roku urodził się Arystoteles? 384 PNE. I odtwarzam sobie to oczywiście wszystko ze stacji, tak? Arystoteles, no bo ten arystokrata, baron z Wiedźmina. W którym roku urodził się Arystoteles? To był powiedzmy 384, bo ich troje, Klepsydra i Żagiel, nie? Więc 384. Oczywiście najlepiej robić to chronologicznie, mówię co 5-10 stacji. Można robić to też wybiórczo, można trochę pomiksować, raz tak, żeby to też nas trochę zaskakiwało w trakcie nauki. I można robić to poprzez takie zamknięte pytania, a można równie dobrze wpisać sobie opis, czego dziś się nauczyłeś z Pałacu Pamięci na przykład, tak? Czyli wszystkie jakby odpowiedzi, w całą wiedzę, jaką zapamiętałem, próbuję sobie streścić z pamięci, bez wspomagania się notatkami, tak? Czyli piszę na przykład, uczyłem się dziś o Arystotelesie. Jest on autorem, teraz na przykład chronologicznie lecę, jest on autorem powiedzenia, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, co pochodzi z jego dzieła Etyka Nikomachejska. No i potem znowu mogę sobie jechać, że urodził się w 384 PNE, że Macedonia, że dążył do Eidaimonii, że człowiek powinien tak dążyć, tak, że takie pytania sobie zadawał, co daje szczęście człowiekowi, etc. I wtedy, gdy z pytań zamkniętych, z pytań otwartych jestem w stanie faktycznie wydobyć ze swoich stacji albo chronologicznie, albo wyrywkowo różną formę wiedzy, której się uczyłem, no kurczę, mamy tę jasność, że faktycznie ten Pałac Pamięci jest dobrze zbudowany, stacje są wiarygodne, skojarzenia są silne i możemy iść dalej z kolejnym materiałem, tak? Możemy już zakończyć etap powtórek, ale oczywiście pamiętajmy o krzywej Ebbinghausa, tak? Żebyśmy nie robili takich powtórek jednorazowo, kilka razy przynajmniej trzeba dobrze powtórzyć tę wiedzę w różnych odstępach czasu. No i potem pamiętajcie też o tym, że jest taka forma jak nagrywanie swoich Pałaców Pamięci chociażby, dlaczego nie? Można nagrać Pałac Pamięci po prostu używając dyktafonu na telefonie. Mówimy sobie wtedy na przykład przy drzwiach, przerwa, arystokrata, baron z Wiedźmina krzyczy, ja jestem arystokratą. Co to oznacza? Arystoteles. Przy szafie, stacja druga, Biedroń z jaskółką na ramieniu nagrywa spot przed wyborami. Co to oznacza? Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Robimy takie przerwy, żeby w trakcie, jak słuchamy sobie tego nagrania z dyktafonu, żebyśmy mogli sobie po prostu odtworzyć to w głowie, sami dopowiedzieć, sami sprawdzić się i też quizować się, ale już tak powiedzmy korzystając z metra czy na spacerze, żebyśmy też praktycznie wykorzystując czas mogli sobie powtarzać. Wydaje mi się, że mega takie użyteczne rozwiązanie. Nie musimy poświęcać całego segmentu czasu na to, żeby powtarzać. Możemy to robić w trakcie innych czynności. Tym bardziej, że teraz podcasty są w modzie. Czemu by nie nagrywać podcastów ze swoich notatek? Albo sobie nagrać Pałac Pamięci, albo streszczenia, albo cokolwiek, ale z takimi pauzami, żeby też nasz mózg sam mógł sobie to dopowiedzieć. Oczywiście, jeżeli lubicie fiszki, też mogą być fiszki. Natomiast ja tutaj zwykle właśnie używałem powtarzania przez nagrywanie się, powtarzania przez quizowanie się. To zwykle najbardziej praktycznie się sprawdza. Dajcie znać, jakie macie własne metody powtarzania. Ja polecam właśnie te, które wymieniłem. To był Maciej, Dobra Pamięć. Jeżeli ten materiał wniósł coś nowego, to pamiętajcie o subach, łapkach, komentarzach. Pozdrowienia. Dobra Pamięć.